Cześć! Dzisiaj powiemy sobie trochę o pyłku. Pyłku kwiatowym, a nie pszczelim, bo przecież pszczoły nie produkują pyłku, ale go tylko zbierają. Pyłek kwiatowy zawiera praktycznie wszystkie mikro, makroelementy, witaminy, aminokwasy i co tam jeszcze chcecie. Bo pyłek, który ma się znaleźć na znamieniu słupka kwiatu, on musi wykiełkować. Musi powstać łagiewka pyłkowa, a stosunkowo ta łagiewka pyłkowa musi przebyć bardzo długą drogę. Dlatego pyłek musi być zaopatrzony w bardzo dużo różnych substancji i minerałów po to, by móc sprawnie dojść do zalążni w postaci łagiewki pyłkowej. Do tego trzeba być zdrowym po prostu. Więc jeśli chcecie jakiekolwiek witaminy i minerały suplementować, pamiętajcie, że pyłek kwiatowy jest najlepszym rozwiązaniem na tego typu sprawę. I taki pyłek może zastąpić po prostu całą apteczkę różnych suplementów diety, jakie stosujecie, w ilości po prostu małej łyżeczki stołowej dziennie. Pyłek znów nie jest taki drogi i wydaje mi się, że wychodzi taniej, jeśli mielibyśmy porównać sumarycznie to, co kupujemy w postaci suplementów i codziennie wpierniczamy. Dodatkowo musicie wiedzieć, że pyłek kwiatowy jest bardzo dobrze przyswajalny, bo po prostu zawiera organiczne związki, a nie mineralne, które to zazwyczaj są obecne w suplementach diety, bo mineralne suplementy diety po prostu gorzej się wchłaniają. Trzeba ich więcej zjeść, żeby więcej z nich pozyskać. I nawet jeśli pisze, że dana tabletka ma 100% dziennego zapotrzebowania, to wiedzcie, że bardzo sporo z tego po prostu nie zostanie wchłonięte. A jedząc pyłek kwiatowy macie gwarancję, że to co potrzebne wchłoniecie w bardzo dużej części i zostanie wykorzystane. Więc jeszcze raz rada ode mnie, wyrzućcie całą apteczkę z suplementami diety i kupujcie pyłek pszczeli. Im więcej kupicie pyłku pszczelego, tym po prostu wyjdzie was taniej, a znów on nie jest taki drogi. I produkt pszczeli w postaci obnóży pyłkowych wydaje mi się dużo lepszym, zdrowszym produktem niż sam miód kwiatowy. A poza tym, poza pierzgą, czyli tym pyłkiem kwiatowym, tylko przerobionym, wydaje mi się pyłek kwiatowy w postaci obnóży być najlepszym produktem pszczół. Warto, by pyłek był różnokolorowy i taki się ceni, bo pyłek z różnych roślin zawiera różne proporcje, różny skład minerałów, witamin. Dzięki za oglądnięcie. Jeśli chcecie, dajcie lajka, a najlepiej subskrypcję, bo nie ominie was wtedy kolejny świetny film ode mnie. Dzięki, cześć!